Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Gothic. My oczywiście kontynuujemy tam, gdzie zaczęliśmy wczoraj, no to świetnie. A, widzicie, w ogóle to stop. Dobra, w ogóle to tak, ponazywałem odcinki, czyli absolutnie stało się niemożliwe po tylu odcinkach i za chwilę może się coś zacząć, ale to ze względu na to, że odpalam program do karty graficznej i to się zawsze zacina. No nic, kontynuujemy. Trzeba tutaj rozwalić pajace, którymi są tutaj. Nie, jak to się nazywa? Naprawiło się. O kurde, proszę bardzo, zapis naprawiłem. Nie, no nie naprawiłem, samo się naprawiłem. Na dworze jest zajebiście jasno, jest śnieg. Śnieg. Tylko mam gorzką kawę, kurwa, i cały dzisiejszy piękny dzień poszedł się jebać. Jak mam gorzką kawę, to jest przypiks. Oj, nie podoba mi się. Pełzacz. Ej, wydaje mi się, że na pełzacze łuk jest OP, bo ja go cały czas odpycham jakby. I on jest mi w stanie nie aż tyle sprzedać i tu co powinien mi sprzedać. Więc akurat wydaje mi się to koks. Tylko no nic mu praktycznie nie robimy z tego łuczku. Ani się też tej broni nie uczę i... O właśnie, o tym miałem poczytać. Ale zrobiłem o wiele więcej rzeczy, niżeli tylko tam jebać to poczytanie. Zrobiłem, jestem dzisiaj z siebie dumny, a dzień jeszcze młody. Znaczy taki młody, no. Dziewiąta. No to niby młody, ale to też zależy. Czy popatrzycie z mojej perspektywy, a obudziłem się tam o północy, czy coś takiego, więc taki, no, taki średnio młody. No, jest tu sporo ciał. Coś tu się niedobrego, słuchajcie, stało. O kurwa. A, ja myślę, że Z2 może coś. Bryłka rudy. No nie. Coś mi się, słuchajcie, wydaje, że tamto nie wejdziemy, bo tu nawet nie ma co. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Kurde. 50 sztuk złota, no spoko. 50, 50. I zaraz się okaże, że pancerz będzie kosztował 5000, więc lepiej zbierać. Szczególnie, że ten kosztował już 2,5, a na pewno są. Na pewno to nie wiem, ale zgaduję tak szczerze, że raczej są lepsze pancerze niż i ten. Te ciemne grzyby też są OP, bo je można sprzedać u tego naszego mistrza, mastera. Senpaja. Nie wiem co to znaczy, ale wiem, że to jest anime. I chyba też znaczy mistrz. Ale jakby coś znaczyło tutaj nieodpowiedniego, to nie wiem. Ja się nie znam jak coś. Nie znam się. No nic, dobra. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Czy wy to kurwa widzicie? Czy wy to widzicie? Nie no, wracaj tu! No i jebany. I z miecza. Dobra. O, ale mamy, bo mamy zajebisty zasięg, tylko ciężko będzie, mamy je wszystkie wybić, a jeszcze dwa se przyjdą, pewnie, że tak. Nie, powiem wam, to nie ma co mi się wydaje. Zobaczcie ile ja im biję, no. Gdzie, no jak, kurwa, jak? Jestem na hita.
To było dobre, nie? Dobrze, ty, dobrze zagrałem, zajebiście zagrałem. Poteczka. Kurde, to może ich wykosimy w sumie. Strzeżcie się bezimiennego. Kurde, może ich wykosimy. Może tam na bank są jakieś. Ile ich jest? Kurwa, jest tylu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 1, 2 mi zajęło 6 minut. To może lepiej nie, co? To może lepiej nie. Nie no, wydaje mi się, że nie ma co ich kosić, naprawdę, w sensie tyle czasu, co mi zajmie tym kurwa tym zajebanym mieczykiem będę machać. Bierzemy odskazańska piwsko i spierdalamy, dobra. Czyli, chyba że musimy. Bo może musimy. No bo, jaka jest misja teraz? Trzeba się zastanowić. Zanieść klątwa Bilgota. Wydostać mu się z doliny. Polowanie na zębaczy. Biła po żywotce stara zębaczy znajduje się na schodach starej strażnicy i wieży. Przywódca stada zębaczy. To też jesteśmy do kitu jesteśmy. Marco chce, aby Garon wysłał mu posiłki. Kazał wsadzić Gorna do więzienia, bo uda nam się go jakieś złoto. No i słuchajcie, powiem wam tak. Czyli wydaje mi się, że co robimy? Że idziemy z powrotem. Meldujemy, że ruda jest bezpieczna. W miarę. Tak mi się wydaje. Najgorsze jest to, że nie mamy potek. To jest najgorsze akurat. Z tych wszystkich rzeczy najgorszych to jest najgorsze. No i musimy się cofnąć do starego obozu. Tak zwanego. No jak się możecie domyślać, możemy dostać tam srogi wpierdol. A nawet bym się nie spodziewał, w sensie zdziwiłbym się, jakbyśmy tego wpierdolu nie dostali, bo to jest kurwa bardzo długa, słuchajcie, droga. No prawie już wilki zabijamy na strzała. No ale wiecie, wilki to jednak... To wilki. Niczego tu nie znajdę. Coś tam mamy z tych wilków. Te poziomy by się przydało wbijać, które mam poziom 7 dopiero. Więc ja muszę trochę też sobie pofarmić najzwyczajniej w świecie. Wydaje mi się, że tutaj w dół, przynajmniej stąd przyszliśmy. Tam mamy iść. Tak, tam wygląda na to, że mamy iść. No to będzie ciężki dzisiejszy odcinek, muszę to przyznać. Ta wieża Xardasa, tam jest te zębacze, ale pierdolę te zębacze, bo jestem uselessem. Jestem uselessem. Nie mam życia. Nie umiem w magię. Mam średnią zbroję, chujowe stacy. Ogólnie tragedia jebana. Tragedia wam powiem. Najgorsze jest, że jak on mnie zacznie gonić, to już nie odpuści. Bo na to jest pizdu szybki, więc trzeba szybko spierdalać. Taki jest mój przepis. Wilki też są szybkie dość. I robią kurwa uniki. Łuk jest OP, ty. Z łuku tam na dwa strzały ściągam tego wilka. No je. Tutaj musisz kurwa tym mieczem machać. Dobra. Nie jest najgorzej, żyjemy w sensie, ale to jest tragedia. Tragedia, ale. Wiecie, mogło być gorzej. Jest chujowa, ale mogło być gorzej. Spoko. No, tędy i w lewo. Muszę zapamiętać tą drogę. O, dobra, tu pokojowo nastawiony wilk. Tutaj? Siema, siema. Siema, ty pokojowo nastawiony wilk? Aha. Czyli nie. A niepokojowo nastawiony wilk to wilk martwy. Pokojowy nastawiony wilk to wilk żywy. A runa, potka, no ci się na pewno przyda. Olaf. Martwy. Wilki.
Tutaj opierdolimy ze skóry. A sejwik. Łyk kawusi. Wez 9 rano już 3 kawy pije. Okej. Okay. Mogło być lepiej, nie jest najgorzej. Co tu się dzieje? Dzwoni, nie wiem, czy nie pokazałem numeru. Mam nadzieję, że nie. Czekajcie. Dobra. Mam nadzieję, że nie pokazałem numeru. Jak pokazałem, to nawet nie wiem, kto to był. Jak coś, to pewnie skamerskie telefony, więc... Ja nigdy nie odbieram już nowych telefonów, bo większość telefonów to są skamy jebane i nie wiem skąd chłopy... Bo to musi tak, że numer musi wyciec ogólnie z jakiejś strony i coś takiego, nie? Ja ogólnie nie jestem takim debilem. Na przykład, bo wiecie, jak na przykład logujecie się na stronę przez Steama albo przez Facebooka, to istnieje duża szansa, że po prostu na tym Steamie, ewentualnie Facebooku, zalogujecie się i nagle was zaskamują. Ty, co to jest? A to pewnie płonie, bo smog, co? Kurwa, czy my tam chcemy wchodzić w takim razie? No dobra, chodźmy, mamy save'a, to co? Najwyżej padniemy. Więc pamiętajcie, słuchajcie, że nigdy w życiu nie podawajcie numeru telefonu na jakichś stronach, które mogą być nielegitne, plus to wiadomo, bo też numer telefonu każdy może sobie wpisać, więc to jest akurat taka rzecz, że no wiecie, to może być tak, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale całkiem możliwe, że po prostu oni sobie wpisują randomowy numer, no i jakby tam mają, nie? Możliwe, nie? Naprawdę nie wiem, kurwa, no i co się dzieje? Okej. Więc nie wiem, ale pamiętajcie, że nigdy przez Facebooka ani tego, bo potem możecie załapać, chłopy mają dostęp do waszego Facebooka, do waszego Steama i no, może być, słuchajcie, nie wąsko, może być cienko. No, z Afryką mają dostęp do tego i mogę na przykład ten bot, jak się zalogowaliście, to może wam wbić bot i przez to na Facebooku możecie wysyłać różne dziwne rzeczy. Dlatego polecam tego nie robić. Ja się nigdy nie logowałem przez Facebooka. Przez Steama się dużo logowałem, ale mam dwuetapowe tego, więc S. Przez Steama dużo, bo ja bardzo dużo na tych stronach wszystkich handlowałem. Dużo tego. No. Ogólnie tam kiedyś oskamowali. Właściwie to teraz powiem wam szczerze, że kiedyś to było chuj, bo kiedyś to było tam... Wiecie, jak mnie oskamowali, to te skrzynki moje, z których mnie oskamowali, to były warte... 300 zł. No to 300 zł, ja wiem, że 300 wy to jest gigasiano. Nie? Ale w wieku 13 lat... 300 wy... To było chłopy, to nie pierdno. Za 300 to było takie o. Zresztą ja się wkurwiłem bardzo z tego powodu, ale naprawdę chciałem, bo ja miałem tego chłopa, ja miałem jakby dane. Nie chcę się w tego wpierdalać w szczegóły, ale ja miałem dane tego chłopa. Ja się gigantycznie wkurwiłem, że chłop mnie oskamował na 300. No i chciałem giga aferę robić i mówię, znaczy aferę. Mówię, chłop, piszę do chłopa, albo mi oddajesz, albo normalnie lecę na psiarskie. Tak miałem zrobić, ale pamiętam, że opowiedziałem to mamie i powiedziałem, że zgłoszę po prostu to na policję, ale najpierw mu powiem, żeby po prostu dał mu szansę, żeby mi to oddał z powrotem. Bo chłop był takim debilem, że ja miałem jego dane, rozumiecie? Bo to naprawdę, to był inny, to był naprawdę ciężki, to nie był taki skam, że skam. Nie, to był taki, to był giga zaplanowany skam, ale ja się też aż tak nie dałem oskamować. Tylko bardzo rozważnie rozegrałem karty. Także to nie był taki obvious skam. Więc ja miałem ten i mówię, że zgłaszam, ale... I powiedziałem mojej mamie, że po prostu, żeby zawiosła mnie...
Powiedziałem tacie, ale mama słyszała i tam, że zawiózł mnie na policję, bo ja chcę to zgłosić. No ale starszy kazał mi opowiedzieć tą całą sytuację, nie? No bo jak zgłaszam coś na policję, to wiecie, że mu opowiedział, co tam zgłaszamy na policję, więc opowiedziałem mu całą sytuację i mama powiedziała, że o, to jakieś mafie i nie zgłaszajcie, i zaczęła panikować, kurwa. I ja mówię, ale że nie, że to takie, że gra i tam tego. Dajcie spokój, kurwa, stwierdziłem, że pierdolę te 300, naprawdę, jak ja mam się pierdolić z matką. Więc ostatecznie, no, nie zgłosiłem chłopa. A szkoda, bo zasłużył, skurwysyn, ale no... Normalnie bym go zgłosił, gdyby nie mama. Dobra. No i słuchajcie, te skrzynki, które wtedy mi chłopo skamował, no to w CS-ie jest tak, że te skrzynki z czasem po prostu mają większą wartość, więc teraz się w ogóle okazało, jak sobie sprawdziłem, że te skrzynki są warte 4,5 tysiąca. 4, 4,5 tysiąca. No wtedy były warte mało, nie? Bilet hump. No i 4 koła in general po co się jebać. I mnie teraz boli dupa, nie będę ukrywać. Tak mnie pieczy dupsko. No teraz, żeby nie spierdolić, no jesteśmy na prostej. Mamy to? Z 4,5 koła. Jajks. Ale no ja dużo, wiecie. 300 wy wtedy naprawdę, no mówię wam, że ja tak bardzo siedziałem w tym i tak dalej, że jakbym zostawił wszystko i wiecie, nie zachowywał się jak dzieciak i zresztą jakbym był starszy i też miał jakieś pieniążki, to 100% bym zainwestował. Urodził się kilka lat wcześniej, to 100% bym zainwestował w CS-a, bo ja nie miałem dużo siana, a inwestowałem tyle, ile mogłem w tego CS-a. Właściwie to nic nie inwestowałem, tylko że inaczej. Tyle co kiedyś, jakby wrzuciłem tam 5 dyszek w CS-a, to z tego zrobiłem tam 2000 zł. Na tamten moment oczywiście, nie licząc z każdym rokiem to było 2, 4, 8, 16 tysięcy i tak dalej. Cały czas właściwie te ceny gigantycznie rosły. Ale zważywszy, że chciałem sobie pograć w nowe gierki, a nie chciałem wydawać siana, to sprzedawałem te wszystkie rzeczy. I jak mówiłem mojej mamie na przykład, że chcę... Albo w ogóle starszym, że chce 100 wydać na grę, albo coś takiego, to mówię, że w tym będziesz hazard, coś tego, więc nigdy, a szkoda, naprawdę żałuję, no bo w pewnym momencie, myślę, że jakby to tak zliczyć, to około 20 tysięcy, 20-30 tysięcy złotych było to wszystko warte. Na ten moment to myślę, że w sensie jakbym to zostawił jeszcze dłużej trochę, a na ten moment to już myślę, że no, 50 koła, coś takiego, z niczego praktycznie. Bardzo dużo pieniędzy. 50, no myślę, że 50 koła bym wyciągnął. Więc żałuję tego, bo boli jak o tym pomyślisz, że 50 koła. Tak na co dzień nie mam, bo to wiadomo, więc jest taki chłop, czytałem o takim chłopie. Co kiedyś kupił bitcoiny i tam przestał się interesować i wyrzucił dysk, gdzie miał dostęp do tego konta z bitcoinami. I potem się okazało, że wyrzucił tam 600 milionów czy coś takiego. I nie znalazł tego dysku. To jest w ogóle przykre, nie? 600 milionów wyrzucić do kosza. I potem sobie przypominam te 50-40 tysięcy, co można zarobić. Znaczy wiecie, no... Za darmo mieć 50 koła to spoko, nie? Ale... No, ale potem proszę, sobie przypominam tego chłopa i mówię... Ten grona. Ja 50 tysięcy mogę zarobić szybciutko. Ten gron powiedział, że przyjdzie po niego, kiedy tylko wróci. Co? A on 600 milionów nie zarobi. Nigdy dostał go w nagrodę życie. Za odwagę w bitwie. Mówisz, że chce go z powrotem? Jeśli taka jest wola Inosa, to tak się stanie. Jeśli taka jest wola Inosa... Pierścień oddałem, nie wiem czy powinienem oddawać. Nawet nie sprawdziłem co ten pierścień robi. Słyszałem, że jesteś najlepszym kusznikiem w królestwie. Skoro tak mówią, to musi być prawda. Ten, czego chcesz? Ten udar to chyba miał udar, tak? Czy to? Naucz mnie jak strzelać z kuszy. Zjeżdżaj. Dookoła zamku biega dość celów.
poćwicz sobie na nich. Ja jestem najlepszy. Masz rację. Dzięki. No cóż, skoro chcesz się uczyć, to ci pomogę. Co? Chcę się od ciebie uczyć. Dobra, strzelaj. Co? Ty się odjebało? Jak mają się sprawy? Paru chłopaków ćwiczy, ale generalnie ta niepewność nas dobija. Dobra, bo ja ogólnie to ja muszę zdać raport. Kto tu był szefem? Ty szef? Kto tu był szefem? Nie pamiętam. Premia do siły useless. Odchylona przez oknem useless. Przyznanie wilka useless. Błyskawica useless. Kto tu był szefem? Rycerz? To nie był szef, to nie był szef. Ty byłeś szefem? Kurwa, potrzebuję szefa. Chyba, że tu przybiegłem na marne jak debil. Czegoś nie zrozumiałem. Ty szef. Przysyła mnie Garont. Potrzebuję wyposażenia. Broń do walki w zwarciu czy na dystans? Dystansowa. Dystansowa. Łuk czy kusza? Łuk. Łuk. Ten łuk myśliwski z pewnością ci się spodoba. Dam ci też kilka strzał. Dzięki. Pokaż. No ogólnie... No jest jak jest, panowie. Jest jak jest. Ten jest super, łuk dębowy. Ale kto był szefem? Bo już nie pamiętam. Bo ja chyba muszę z kimś, komuś coś... Tak? Nie? Tak? Tego? Owego? Chłop? Kurwa, nie pamiętam. Miałem dobra, Ruda, muszę zadać komuś raport o Rudzie. Dobra, wiem, tu szef. Tu był szefu. Tak jak poprzednio, ten Gomez. Chyba tu był wcześniej. To teraz był teraz inny szef. Garond. Siema. Rozmawiałem z Markosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? Pisz mi ten gelajt, czy chuj wie, Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko 4 skrzynie? I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. 2 będzie musiało mu wystarczyć. Ale kurwa, wsparcie. Chcę, żebyś wypuścił na wolność Gorna. To niemożliwe. Popełnił wiele przestępstw i musi za nie odpokutować. Nie mogę go wykupić? Cóż, istnieje taka możliwość. Ale jego wolność będzie cię drogo kosztować. 1000 sztuk złota. To moja cena. To śmiesznie, że oddycha nawet w tej zbroi. A Gorn tak dziwnie. Dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze, a ja puszczę go wolno. A po co nam Gorn? Potrzebny nam Gorn? No dobra, wykupmy tego Gorna. Chuj z tym Gornem. A złoto to tylko złoto. Dobrze. Idź do Gerolda i powiedz. Dobra, idę. Tak mi się właśnie wydawało. Idziemy. Oczywiście prawda. Dobra, Gorn, wypuśćcie. Nie wiem po co jest nam Gorn, tak szczerze mówiąc. W sensie, no nie wiem. Za bardzo. Ale. Ty, on mi nie miał tego glejtu napisać, żebym ja się mógł cofnąć? Coś takiego? Uwolnij Gorna. To rozkaz kapitana Garonda. Już przekazano mi taką wiadomość. Dzięki. Ty, albo ja chcę się cofnąć wreszcie do Korini z jebanego, a nie wiem czy mogę. Przełącznik? Wszyscy tutaj umrzemy. No dobra. No to powodzenia. Ale w razie czego zostawię ci otwartą celę. Tutaj. O, martwy. Dral, skazanie. Byłem na zewnątrz, kiedy smok zaatakował. Widziałem go. A kto pytał? Był wielki, niczym 10 rosłych mężczyzn. Jego ognisty oddech w mgnieniu oka spopielił chaty. Aha. Smok! Za żadne skarby się stąd nie ruszę. Nie jestem szaleńcem. Sam siedzisz w więzieniu? Taktycznie. Dobra.
300 IQ player. Ach, zimno. Dobra, to jest gol. Dość tego wylegiwania. Jesteś wolny. To jest gol. Najwyższy czas, wiem, żeby ktoś mnie stąd wyciągnął. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że to będziesz ty. Dobrze cię znowu widzieć. Garant narzeka, że za dużo jesz i nie może sobie pozwolić na utrzymywanie takiego darmozjada. Skoro już o tym mowa, napiłbym się dobrego piwa. Po co mi jest Gorn? Zbrzydła mi ta cela. Nie wiem, ale dużo jak w porządku. Zobaczymy się u Miltena. Miltena? Jasna sprawa. Okej. Okay. No dobra, to idziemy do Miltena w takim razie. Ja potrzebuję tego glejtu, czy jakieś pisma, że coś mam, coś tego owego ma być. Dobra, w ogóle, bo ja mam strasznie dużo rzeczy do tutaj. Do poczytania, których nie zrobiłem, patrzcie. Dostawa. Zebrałem ten list. Krótkich mieczy. To już ostatni raz zaczyna się robić za gorąco, Fernando. No dobra, czyli to będzie właśnie dowód na tego, nie? To będzie jakiś dowód na tego. Wiadomość, co to jest. To wiem, to już dawno temu. Trucizna, krwiopijcy. Kurcze. Jednak ludzi... Dobra, whatever. Listę ziół. Kamienna tabisa, życie 2. Okej. Okay. Stary list. Zawiodłem. Płonne nadzieje na zatrzymanie. Dobra. Inubis nie będzie ostatni. Niech Inos chroni nasze dusze. I pożegnalny Lucy. Najdroższy Elwino. Żadne słowa nie dodam, że wiem, że ciężko. Doszedłem jednak do wniosku, że będzie lepiej na nas obojga, jeśli znajdziesz sobie porządniejszy. Sam by na to nie wpadł. Udaje się w miejsce, w którego już nie wrócę. Zapomnij, nieprzyzwoita dziewczyna, jak ja nie zasługuję na takie rolę dobrego chłopaka, że jak najlucję. Okej. Okay. I skończy. No dobra, spoko. Coś tam się w dzienniku pozapisywało. Coś się odblokowało w Corinis. Ok. Kucha... nie tu. Tu szef. Mamy do Midena. Maga ognia. Gdzie w Gothiku 1 można było zostać magiem ognia w ogóle? To przecież tylko... Wiem, że byli, ale czy można było zostać właściwie magiem ognia? I to jest prawda. No nie wiem, nie pamiętam. Siema. Uwolniłem Gorna. Dobra robota. Zastanówmy się, co dalej. No właśnie. Co zamierzasz dalej robić? Wrócić do klasztoru. Zaczekam tutaj jeszcze trochę, ale skoro Gorn znów jest na wolności, mogę się z nim zabrać. Rokar musi koniecznie dowiedzieć się o wszystkim, co się tutaj dzieje. Jak uważasz? Mam tylko nadzieję, że Lord Hagen właściwie oceni zagrożenie. Wolę nie myśleć, co się stanie, gdy orkowie przekroczą przełęcz. Zatem bezpiecznej podróży. Co? Wrócić? Szkoda, że nie mogę iść z nimi. Słuchaj, dość się już tutaj wynudziłem. Mam wielką ochotę rozejrzeć się trochę poza doliną. Jak się przedostałeś przez przełęcz? Znalazłem ukrytą ścieżkę, która prowadzi przez opuszczoną kopalnię. Świetnie. Zaczekam na właściwą chwilę, a potem dam stąd nogę. Dokąd pójdziesz? Podobno Li jeszcze żyje. Spróbuję znowu do niego dołączyć. Żyje. Jeszcze się spotkamy. Możesz na to liczyć. Dobra. Czyli słuchajcie, sprawa wygląda tak. Wcześniej czy... Powinien być mądrzejszy. Wydaje mi się, ale pewny nie jestem, że jakby mamy pozwolenie na to, by się cofnąć i tam tego ogarnąć sobie tego Lorda Hagena w Corinis. Mam nadzieję, że jakby ten chłop nam pozwoli, w sensie... Hej! Mam taką nadzieję, że ja się tu nie cofnę teraz do Corinis, jak nob jebany. Hej, ty! No ale tu za bardzo też nie mam co zrobić, mam wrażenie takie. Co mam zrobić? Zobaczmy. Nie. Ja bym chciał klątwa Bilgota. Bilgotce bym pomógł mu wydostać się z doliny. Pamiętam. No kopa, to nie mam szans. Tu nie mam szans. Kapitan Groy chce, abym odnaleźć trzy ekipy Gorin, dowiedział się, ile zostało. No ale... Aha. Muszę się... Ja pierdolę. Czyli bez sensu tu przyszedłem, co? Czyli i tak muszę zabić te pełzacze.
Kurde, czyli musimy tak, musimy się cofnąć. Zabić pełza. O Boże. Dobra, moi drodzy. No to będzie dużo na off odcinku robione, coś czuję. No bo nie będę wam przecież. No nie, no nie wiem. Wydaje mi się, że nie będziemy, kurczę, zabijać po kolei pełzaczy jebanych. Czy co to tam było? Więc nie wiem, gdzie się widzimy, ale widzimy się w następnym odcinku. Odcinki są oczywiście codziennie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. O tym, żeby wpaść na mój drugi kanał oraz Instagrama. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, my się widzimy w następnym odcinku na tym kanale już jutro. Życzę wam wszystkim miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.